Marta Grabatowska, witam w przesłuchaniu, a moim gościem jest dzisiaj pani Barbara Piepiura, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani naczelnik, w zeszłym roku zmieniły się zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Co się zmieniło? Przede wszystkim zmieniło się to, że przeszliśmy z programu, który mieliśmy opracowany jako Powiat Kościerski, który działał od 2001 roku. Był stworzony przez pana Mariusza Kowalkę, nauczyciela PZS numer 1. Weszliśmy w oprogramowanie firmy Wulkan i przy pomocy platformy na firmie Wulkan mamy tą całą rekrutację. Jaki to jest adres internetowy, przypomnijmy? kościerzyna.edu.com. I tam można, rozumiem, składać swoje podania do szkoły? Każdy, znaczy się na stronie starostwa, jest odpowiednia, po lewej stronie, na głównej stronie jest zakładka rekrutacja, na której są podane wszystkie adresy. Ten adres działa we wszystkich punktach naborowych i tam uczniowie, wchodząc przy pomocy swoich haseł, loginów, bo muszą najpierw sobie coś takiego założyć, wypełniają odpowiedni druk wniosku, który drukują i zanoszą do swojej pierwszej wymarzonej szkoły. A gdzie te punkty się znajdują? Punkty rekrutacyjne znajdują się tam, gdzie nasze szkoły. To jest PZS numer 1 na ulicy Sikorskiego, PZS numer 2 na ulicy Wybickiego, PZS numer 3 na ulicy Kartuskiej 48 i pierwsze liceum ogólnokształcące na ulicy Krasickiego. Jak wyglądają te daty rekrutacji? Bo wiem, że właściwie już mija ten czas, kiedy można wybierać szkołę. Znaczy się w dniu dzisiejszym to jest ostatni dzień, kiedy uczeń składa sam wniosek. I tam ma do wyboru trzy szkoły. Oczywiście jako pierwszą pozycję podaje szkołę, do której chciałby się dostać, tak? Później podaje w drugiej, w trzeciej kolejności szkoły, które są alternatywne dla szkoły pierwszej. I to musi dzisiaj do godziny 15 zrobić, bo fizycznie musi zanieść, dostarczyć wniosek do punktów rekrutacyjnych, a punkty działają tak, jak działają nasze szkoły, tak? Później, w późniejszym terminie, bo do 26 czerwca, uczeń dostarcza świadectwo, dostarcza też zaświadczenie o zdanych egzaminach gimnazjalnych, jak również załącza, i to może dać w wersji kopii albo oryginału. Jeżeli jest zdecydowany uczeń, że on chce być tu na terenie naszego powiatu, to przynosi z reguły w oryginale, bo tak pokazują uprzednie lata, tak? I w tym momencie, kiedy złoży już swoje te, na podstawie tych dokumentów, komisje rekrutacyjne, które są powołane przez dyrektorów w każdej szkole, weryfikują wszystkie osiągnięcia uczniów, sprawdzają, czy uczniowie wszystkie oceny ze swoich świadectw, jak również wszystkie wyniki egzaminu gimnazjalnego prawidłowo wpisali, i na tej podstawie tworzy się tak zwana wstępna lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. Tak? A czy zdarza się, że uczeń na przykład nie złoży takich dokumentów, do żadnej szkoły nie zaaplikuje? Pewnie się zdarza, tak? Dlatego że na terenie powiatu kościerskiego działa też szkoła niepubliczna, szkoła branżowa, która nie jest objęta naszą rekrutacją. Naszą rekrutacją objęte są tylko nasze szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat kościerski. A co oprócz ocen i oprócz wyników egzaminu bierze się pod uwagę przy rekrutacji jeszcze? Co może dać dodatkowe punkty? Dodatkowe punkty uczeń otrzymuje za świadectwo z wyróżnieniem, jak również za to, że brał udział w wolontariacie. Za to są dodatkowe punkty, a oprócz tego za udział w konkursach, jeżeli zdobył odpowiednie miejsca, i te konkursy na niwie przedmiotowej, artystycznej, sportowej, które są wykazane na stronie Kuratorium Oświaty, zresztą przy naszej rekrutacji również te strony się otwierają, są one dodatkowo punktowane. Za sam egzamin gimnazjalny uczeń zdobywa 100 punktów, a z ocen, które są wybierane, bo to są cztery przedmioty, które są punktowane do przyjęcia, tak? Plus świadectwo, plus wolontariat, plus konkursy zbiera dodatkowe 100 punktów, oczywiście jeżeli ma wszystkie najwyższe wyniki
i wtedy razem z taką punktacją się przechodzi, tak? Jeżeli mają niższe, to wiadomo, że odpowiednie są niższe punkty. A które szkoły są najbardziej popularne? Bo można wybrać trzy, które najczęściej znajduje się na pierwszym miejscu. Ja powiem tak, że nie ma chyba specjalnie aż takich faworytów, tak? Te siły, zresztą sprawdzając w dniu wczorajszym nawet statystyki, bo mam taki podgląd na statystykę, to powiem, że nasze szkoły tak mniej więcej równo się to wszystko rozkłada, tak? Ja wiem, że wszyscy też chcieliby się uczyć w pierwszym liceum ogólnokształcącym, ale no nie zawsze ta ilość punktów, którą uczniowie mają i dadzą po prostu im miejsce w tym liceum ogólnokształcącym, ale generalnie to się rozkłada we wszystkich naszych. Ale chętnie też wybierają na przykład zawód. Tak, szkoły branżowe również są wybierane, co prawda no nie do końca to, co my byśmy chcieli jako osoby dorosłe. Mam tutaj na myśli te ciągłe powtarzające się sytuacje, że brakuje nam zawodów takich mocnych, budowlanych, starych, tak, typu dekarz, cieśla i tak dalej. Ale to młodzież nasza wybiera, tak? Choć wiemy też dokładnie, że po skończonych szkołach bardzo chętnie się przekwalifikowują i wykonują te prace, więc tutaj ta nasza młodzież jest bardzo elastyczna. A kiedy dowiedzą się, do której szkoły się dostali? Tak jak wspomniałam wcześniej, do 6 lipca weryfikujemy i wywieszamy listę kandydatów. Później do 12 lipca uczniowie muszą, do 11, przepraszam, lipca uczniowie muszą potwierdzić chęć nauki. Jeżeli ktoś nie złożył na tym etapie do 26 czerwca oryginalnych dokumentów, to musi przynieść te oryginalne dokumenty. Dodatkowo uczniowie klas, gdzie będą uczyć się zawodu, czy w technikum, czy w szkole branżowej, są zobowiązani też dostarczyć zaświadczenia lekarskie o predyspozycjach do danego zawodu. I to składają do 11 lipca i 12 lipca do godziny, koło godziny 12 zostają już wywieszone oficjalne listy osób przyjętych do naszych szkół. Tak? A czy jest wystarczająca liczba tych miejsc dla kandydatów? Czy powiat zabezpieczył te miejsca? Powiem tak, co roku staramy się gdzieś w okolicach stycznia, początek lutego zbierać informacje od naszych gimnazjów, ilu możemy spodziewać się gimnazjalistów, którzy będą kończyć tą naukę. Na podstawie tego zarząd powiatu podejmuje uchwałę o orzeczeniu organizacyjnym, czyli coś, co składa dyrektor z planowaną ilością miejsc. I tak jest, że powiat bierze pod uwagę informacje, które mamy zebrane z gimnazjów i w momencie, kiedy wiemy, ile ich jest, w tym roku jest to przygotowane około 850 miejsc i tylu się spodziewamy absolwentów gimnazjum. Czyli tak? Nie zdarza się, że ktoś później na przykład nie dostanie się do żadnej szkoły? Nie, nie zdarza się tego typu sytuacja. Jedyna sytuacja, która może się zdarzać i na pewno się zdarzają, to jest to, że uczeń no niestety nie dostanie się do tej, do której by chciał. Tak? Dlatego, że jeżeli nie dostanie się w pierwszym terminie, tak, do swojej wymarzonej szkoły, jest tak zwana rekrutacja uzupełniająca, która no, trwa bardzo długo, ale to już nie jest nasza decyzja, to jest odgórna decyzja pomorskiego kuratora oświaty i ona jest dla wszystkich szkół w województwie pomorskim, bo kończy się 31 sierpnia, więc ona jest dosyć długa. Do ostatniej chwili, tak? Tak, do ostatniej chwili, ale też wiemy, że uczniowie czasami zmieniają jeszcze te szkoły, bo różnie to się odbywa i wtedy uczeń po prostu może złożyć dokumenty do tej szkoły, gdzie są wolne miejsca. A o tym, gdzie są wolne miejsca, będzie wiedział już 13 lipca. A czy możliwa jest zmiana w szkoły już w trakcie roku szkolnego? Z tego, co wiem od dyrektorów, tak, bo to jest tylko i wyłącznie decyzja dyrektora szkoły, że jeżeli uczeń chciałby zmienić w trakcie roku szkolnego z jednej przejść szkoły do drugiej, zdarzają się takie sytuacje i jeżeli tylko są możliwości, tak, bo tu musimy wziąć pod uwagę możliwości, jakie mają nasze sale dydaktyczne w szkołach, jeżeli tylko dyrektor wyrazi zgodę, oczywiście jak najbardziej można. A jak wygląda kwestia powstawania nowych kierunków? Czy one też są wdrażane w szkołach pod względem tego, czego brakuje na rynku pracy? Dyrektorzy nasi zwracają uwagę na to, jakie informacje przekazuje nam Powiatowy Urząd Pracy, tak? Jakie zawody są poszukiwane, jakie nie są poszukiwane. Jednakże to, żeby uruchomić nowy kierunek kształcenia,
Dyrektor musi przejść też taką dodatkową drogę, między innymi złożyć wniosek do Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada Rynku Pracy, jeżeli wyraża pozytywną opinię, kieruje wniosek do Wojewódzkiej Rady i jeżeli tylko Wojewódzka Rada nam udzieli takiej zgody, wówczas możemy przystąpić do otwarcia nowego kierunku, tak? Wiem też, że pracodawcy współpracują z niektórymi szkołami, prawda? Ostatnio była u nas pani dyrektor zespołu szkół numer 3 i tam właśnie działają takie systemy. Czy w innych szkołach też to jest popularne? Tak, pracodawcy bardzo mocno włączają się w tej chwili i to nas bardzo cieszy, tak? Że zaczynają coraz bardziej dostrzegać to, że jeżeli oni nam nie pomogą, to my tych uczniów nie zdobędziemy, a oni potencjalnych swoich pracowników, tak? Bardzo mocno współpracują, starają się pomóc naszym szkołom, tak? To nie tylko nasz rynek lokalny, ale też z tego co wiem, to poza naszym rynkiem lokalnym szkoły mają takich swoich partnerów, gdzie bardzo chętnie pomagają, tak? W tej chwili, w tym roku na przykład w zeszłym roku uruchomiliśmy nowy kierunek związany z chłodnictwem, w tym roku z pozyskiwaniem energetyki odnawialnej, tak? To są wszystkie te kierunki, które właśnie na podstawie tego, co pracodawcy chcieli, próbujemy otworzyć, a też chcemy uatrakcyjnić te nasze kierunki w naszych szkołach. Choć zawsze musimy też patrzeć na to, czy dany kierunek jest w okolicznych powiatach, tak? Bo nie ma sensu produkowania ludzi, gdzie będzie nadwyżka tych osób, tak? A kształcenie trwa w tej chwili 4 lata, ale przyszłego roku w zakresie technikum będzie to już 5 lat, więc może się bardzo dużo zmienić. Trudno też wykształcić dobrych fachowców bez odpowiedniego zaplecza, prawda? Bez tego technicznego wsparcia. Czy to udaje się zapewniać w szkołach? Bo chyba czasami jest z tym problem. Powiem tak, staramy się, tak? Na ile możemy, na tyle, na ile środki finansowe powiatu pozwalają, to staramy się nasze szkoły doposażać. Jakie są teraz programy? Chociażby właśnie przystępując do różnego rodzaju programów unijnych, tak? W tej chwili jako wydział i jako powiat realizujemy 4 projekty, z czego 2 projekty są skierowane sensu stricte na kształcenie zawodowe. Tam udaje nam się w ramach jednego projektu nowoczesna edukacja zawodowa poprzez modernizację PZS i wyposażenie PZS numer 1 i PZS numer 2, wyremontować pomieszczenia Powiatowego Zespołu Szkół numer 2 i doposażyć właśnie pracownie. Pracownie, które będziemy doposażać, to są z branży budowlanej, ICT, transportu i logistyki, tak? I tu, żeby ta nasza młodzież właśnie w tej chwili trwają procedury przygotowania całego przetargu, żeby w miesiącu wrześniu te szkoły miały już właśnie te nowoczesne w miarę pomoce dydaktyczne, żebyśmy mogli kształcić jak najlepiej, jak tylko możemy. Jeżeli chodzi o kadrę, tak, to tą kadrę na tą chwilę posiadamy. Kadra nasza bardzo chętnie też w ramach tych projektów, bo taka możliwość jest, oprócz tego, że uczniowie mają możliwość skorzystania z dodatkowych kursów, które dają im dodatkowe kwalifikacje po zakończeniu szkoły, to też nasi nauczyciele z tego korzystają, tak? I to nas bardzo cieszy, bo oni też na fizycznych niwach pracodawców zdobywają te dodatkowe szlify, które później mogą przekazać naszym uczniom. Pani naczelnik, a taki program Kompetencje na Plus, co do takiego? Kompetencje na Plus to jest program, który jest skierowany na kształcenie ogólne. On w tej chwili już nam się będzie kończył, bo trwa już drugi rok, kończymy go 31 października. Tu z kolei ten program był bardzo mocno nakreślony na to, żeby wzmocnić i pomóc młodzieży w lepszym zdawaniu egzaminów maturalnych, tak? Tu przede wszystkim poszliśmy w zajęcia dodatkowe z matematyki, geografii, języków obcych, żeby podnieść wyniki egzaminów maturalnych, tak? Tu też w miarę tego, co mogliśmy, doposażyliśmy nasze pracownie, tak? Staraliśmy się zakupić nowe sprzęty komputerowe z oprogramowaniami, które szkoły sobie chciały, tak? Staraliśmy się też dodatkowo wyposażyć w jakieś rzutniki i inne urządzenia.
A projekt Zdolni z Pomorza, powiat kościerski? Projekt Zdolni z Pomorza to jest projekt w zasadzie skierowany nie tylko do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, ale również do szkół gimnazjum i teraz już szkół podstawowych. Tu z kolei szukamy perełek. Szukamy perełek, które chcą jeszcze więcej pogłębić swoją dodatkową wiedzę, którą już mają, organizując im dodatkowe zajęcia, chociażby zajęcia z fizyki, z chemii, z biologii, czy z matematyki, czy z informatyki, tak? I tu ten program zresztą w tej chwili trwa, rekrutacja, rozpoczęła się nowa rekrutacja na nowy rok szkolny, bo wiadomo, część uczniów, która już uczestniczyła w tym projekcie, opuszcza nasz projekt, bo kończy szkoły ponadgimnazjalne, więc w ich miejsce, żeby nabrać kolejne osoby, rozpoczęliśmy nową rekrutację. To dla uczniów wyróżniających się. Tak, dla uczniów w sensu stricte wyróżniających, tak? I tam ta młodzież z kolei ma możliwość, oprócz tego, że ma zajęcia w lokalnym centrum nauczania kreatywnego, które jest pierwsze liceum ogólnokształcącym, wyjazdów na różne ciekawe wykłady, zajęcia, tak? Są to różne trójmiejskie uczelnie, i publiczne, i niepubliczne. Mają też możliwość spotkania się właśnie z osobami, które są mentorami w swoich przedmiotach, tak? Żeby od najlepszych uczyć się tego, co ich bardzo mocno interesuje. Jest jeszcze projekt Za życiem. Tak, to jest bardzo świeży projekt, który realizujemy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jest to program rządowy skierowany do tych najmniejszych dzieciaczków, tak zwanych dzieci, które potrzebują wczesnego wspomagania. Tam zadaniem tego projektu jest to, żeby pomóc rodzicom w bardzo trudnej sytuacji, tak? Bo wiadomo, jeżeli mamy dziecko z jakimś problemem, szukają ci rodzice pomocy, tak? Potrzebują specjalistów. Takich specjalistów mamy w specjalnym ośrodku. I to są zajęcia darmowe? I to są zajęcia, tak, oczywiście, jak najbardziej darmowe. Całą, tak jak mówię, koordynacją zajmuje się specjalny ośrodek. Powiem tyle, że nawet udało nam się skoordynować te zadania w dosyć odległym miejscu od Kościerzyny, czyli w Karsinie, gdzie zawsze jest problem z dojazdem czy z tym. Pan dyrektor również tam przy pomocy zespołu szkół specjalnych wprowadził ten program i tam również specjaliści rodzicom z tego terenu bardzo mocno pomagają. Szukając informacji, szczegółów, można, rozumiem, wybrać się do Państwa do Wydziału Edukacji. Jak najbardziej można wybrać się do Wydziału Edukacji, ale nie tylko, dlatego że też wszystkie projekty, wszystkie programy są udostępnione na naszych stronach, jak również na stronach naszych placówek. Dziękuję Pani pięknie za tę rozmowę. Dziękuję również. Moim gościem była Pani Barbara Piepiura, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.